Cześć, kanał 365 dni o piłce. Ostatni mecz w sobotę w 22 serii gier PKO BP Ekstraklasy za nami. W Gdańsku Lechia przegrywa 1-3 z Radomiakiem i muszę na wstępie Was zachęcić do subskrypcji kanału, a także przycisku lubię to pod filmem, jeżeli oczywiście jeszcze tego nie zrobiliście. Zaczynamy ocenę tego spotkania. No generalnie powiem tak, przed tygodniem mówiłem, że mecze Radomiaka nie oznaczają czegoś ciekawego, nie są gwarancją atrakcyjności. Muszę to odszczekać, bo oczywiście dzisiaj naprawdę drużyna z Radomia zaprezentowała świetne show, świetne widowisko. No a Lechia bardziej podpisuje się pod tą tezą. Naprawdę coś złego dzieje się w klubie z Gdańska, jakiś mikrokryzys. Mam nadzieję, że to nie potrwa dłużej, bo pamiętam chociażby spotkanie przed tygodniem w Kielcach, które omawiałem i gdzie w podcaście wyraźnie podkreślałem, że to Lechia powinna minimum sięgnąć po punkt, jak nie wygrać tego spotkania. Tam przypominam, duża część meczu podopieczni Kaczmarka grali w przewadze, nie potrafili tego przekuć na dogodne sytuacje, w konsekwencji na bramkę. Dzisiaj tak, w obronie bardzo kiepsko. Wydaje mi się, że złe wybory, że właściwie to było polowanie na nogi rywali. Mówię tu o Maloczy, o Nalepie, tak samo o Pietrzaku. Złe decyzje, ciężko to w ogóle tłumaczyć. Druga linia też nie funkcjonowała. Ciekawa zmiana z Kałuzińskim, generalnie ciekawa sytuacja, bo otrzymaliśmy kilka tygodni temu komunikat z klubu, że ten chłopak nie dogadał się z Lechią, nie została przedłużona umowa pomocnika i najpewniej opuści Lechię, w ogóle nie zagra już na wiosnę, tymczasem wszedł, by pomóc. No grał całkiem ok, natomiast ciężko w ogóle jakąkolwiek pozytywną ocenę po stronie gospodarzy. Koszmarna zmiana Diabate w mojej opinii, który właściwie dokonywał samych złych wyborów, ale przychodząc do pochwał i do drużyny Radomiaka, no to mamy tak, fantastycznie grającą drużynę z kontrataku, fantastycznie broniącą też drużynę, bo czy Rossi, który jest naturalnym takim liderem tego bloku defensywnego, wyglądał kapitalnie, tak samo Cestor, który po tym meczu może być zły, bo został oczywiście żartobliwie okradziony z gola, bo tam Abramowicz był przez szybszy od obrońcy i to w konsekwencji strzelił tą bramkę na 0-2. Naprawdę, drużyna Radomiaka może zachwycać. Przełamał się w końcu ten wieżowiec z Portugalii, czyli Rocha, który wpisał się dwukrotnie na listę strzelców. Mógł jeszcze polepszyć swój bilans, natomiast zszedł z urazem po godzinie gry. Tam Malocza wszedł podczas odbioru mu w kostkę i Portugalczyk opuścił murawę. Wydaje mi się, że spokojnie wynik powinien być wyższy. Kilka razy pomylił się, czy po prostu wykazał dużą nieskutecznością Lisandro Semedo, który miał minimum dwie setki. Poza wspomnianym Sestorem na pewno tego występu do udanych nie zaliczy Franka Stanieda, który zadebiutował w barwach Radomiaka, natomiast z jego debiutów w Radomiu zapamiętamy przede wszystkim sprokurowany rzut karny, a także tą niesamowicie źle wykończoną kontrę, która od razu mi na myśl przypomniała tą sytuację Okonukiego z Górnika Zabrze, kiedy to Górnik mierzył się z Wartą Poznań. Naprawdę Radomiak może się podobać, bo jest to drużyna ofensywna, która gra ciekawą piłkę. Dotąd to były 4 mecze na 0. Kobylak w końcu skapitulował, strzał z Wolińskiego z rzutu karnego, świeżo upieczony 30-latek wpisał się na listę strzelców, 7 trafień na koncie, natomiast to nie pomogło, chociaż muszę przyznać, że po tej bramce no dało to pewien impuls Lechii. Wszedł Flavio Paixão, w mojej opinii dużo za późno, wydaje mi się, że powinien go Kaczmarek prowadzić od razu wraz z rozpoczęciem drugiej połowy. Nie wiem, co się dzieje w tej drużynie, oczywiście mówię o Lechii, bo ma papiery, przede wszystkim piłkarzy na to, by być po prostu wyżej w tabeli i grać zdecydowanie lepiej. Mecz w Kielcach i mecz dzisiejszy pokazuje, że jest jakiś spory problem, natomiast po stronie Radomiaka, no niestety przerwana ta seria bez straty bramki, 441 minut. Kobylak mógł się cieszyć z tego, że nie wyciągał piłki z siatki, ale naprawdę solidna gra, gra, która cieszy, no i wydaje mi się, że mamy drużynę, która włączyła się do gry europejskie puchary. Tak wygląda tabela. Radomiak, tak jak widzicie, goni Krakowie, bo jest to w tej chwili 7 pozycja, 32 punkty na koncie, Lechia jest nad kreską, 22 oczka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, być może Lechia uratuje sezon słabością Górnika, ciężko w tej chwili wyciągać daleko idące wnioski, natomiast na dzisiaj, na 25 lutego, fakty są takie, że naprawdę no, ta gra Lechii za dobrze nie wygląda. Nie wiem, czy są jakieś punkty zaczepienia, że wkrótce to ta gra się poprawi. Dzisiaj był naprawdę tragiczny mecz i to właściwie pod każdym względem. Dzięki, tak to wyglądało z mojej strony. Zachęcam do innych materiałów, zachęcam do subskrypcji kanału, a także przycisku lubię to pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.